Panie trenerze, no chyba w szatni nie da się niczego więcej powiedzieć i innej taktyki założyć, jeżeli zespół konstruuje kilkanaście sytuacji podbramkowych i brakuje tego ostatniego wykończenia, tego dołożenia nogi czy dołożenia głowy. No tak jak pan powiedział, ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu, gdzie przeciwnik oddaje, można powiedzieć, jeden strzał na bramkę, a my konstruujemy tych sytuacji na potęgę i gdzieś z piątego metra nie możemy tej piłki wbić do bramki, no to potem te mecze kończą się jak kończą, tak? Jest nerwówka, nikt się na boisku nie położy przed nami. Drużyny nastawiają się generalnie raczej na obronę niż na otwartą grę. Nie jest też do końca łatwo w ataku pozycyjnym kreować tych sytuacji. Niemniej jednak my tych sytuacji dzisiaj stworzyliśmy naprawdę bardzo dużo. Tym bardziej, że tak naprawdę Chemik był praktycznie przez większość spotkania w posiadaniu piłki, czyli grał taką piłkę, jaką pan lubi, będąc przy piłce, tworząc różnego rodzaju akcje i oskrzydlające i prowadzić grę środkiem. No i tak jak mówię, zabrakło przede wszystkim chyba wykończenia tych akcji, no bo tych było klarownie. Właściwie każdy z napastników, który dzisiaj zameldował się na placu gry, no mógł co najmniej te dwie bramki strzelić. No dokładnie, pracowaliśmy w tym tygodniu, pokłoniliśmy się nad tym elementem, nad tą skutecznością. Pracowaliśmy nad tym, no tak jak pan mówi, no sytuacji naprawdę było bez liku. Gdzieś trzeba było tylko troszeczkę zimnej głowy, podnieść głowę, uderzyć tam, gdzie nie stoi bramkarz i byłaby bramka, tak? No tak to jest, no to jest piłka, piłka nie jest, nie, nikt nie powiedział, że piłka jest sprawiedliwa, piłka nie jest grą sprawiedliwą i wygrywają ci, co strzelają więcej bramek, no, tak to wygląda. No jest Paweł Szewczykowski, na pewno humory po takim spotkaniu dopisywać nie mogą. Mieliście właściwie wszystkie atuty, atut boiska, atut posiadania piłki, tworzenia sytuacji podbramkowych, no ale zabrakło wykończenia. No właśnie jesteśmy rozczarowani tym wynikiem, zwłaszcza, że ambicje mamy duże. Tak jak pan powiedział, sytuację stwarzaliśmy, jednak piłka nożna nie polega na stwarzaniu sytuacji. Arkonia w pierwszej połowie wydaje mi się, że raz wyszli z kontrą. Filip Kosakowski naprawdę pokonał mnie w pojedynku 1-1 i wykończył akcję. Wystarczyło im to, żeby prowadzić 1-0. My tych sytuacji stwarzaliśmy, tam ktoś naliczył w pierwszej połowie 12 strzałów, ale to się nie odzwierciedla na wynik, tak? W końcówce na szczęście strzelamy, ratujemy jeden punkt, ale nam ten jeden punkt nic nie daje, także naprawdę jesteśmy rozczarowani. Przepraszamy tych ludzi, którzy przyszli na ten stadion. Wiadomo, nie są to tłumy, ale jednak sympatycy przychodzą i jest nam przykro. Powiedzmy, jakie były założenia taktyczne przed tym meczem, skoro były dośrodkowania, było wszystko, zabrakło tak naprawdę tego ostatniego dołożenia nogi czy głowy w tych sytuacjach podbramkowych? Wie pan, co można mówić o założeniach taktycznych? Sytuację stwarzaliśmy, taktyką nie strzelimy bramki. Co, trener ma powiedzieć, że mamy strzelać w lewy róg? No trzeba strzelić. No. Oczywiście indywidualnie nikogo nie mówię, bo cała drużyna gra, cała drużyna strzelała, praktycznie każdy miał sytuację, nawet ja miałem pod koniec złe przyjęcie na klatkę, także no, założenia taktyczne nic do tego.